Witam ponownie, Adrian Stankowski, to jest program Republika Dzień. Jest z nami pan profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Doskonale państwo znany. Witam serdecznie, profesorze. Również serdecznie pozdrawiam. Panie profesorze, to chyba niedobry dzień jest dla polskiego bezpieczeństwa. Mówię o wczorajszym dniu, ale dzisiaj też to ma swoje kontinuum. Pan sędzia Tomasz Szmyt poprosił o władze Białorusi o opiekę i ochronę. Dzisiaj za to na konferencji w Mińsku wezwał polskie władze do odnowienia dialogu z Białorusią i Rosją. Może na początek posłuchamy, co na ten temat powiedział pan profesor Piotr Sławomir Cenckiewicz. Sprawa Szmita jest o tyle ciekawa, że on, że tak powiem, obtańcował dwie strony politycznej barykady. Był w Ministerstwie Sprawiedliwości, był i związał się z obozem Zjednoczonej Prawicy, po czym przeszedł na drugą stronę i na takiej samej zasadzie stał się autorytetem dla tak zwanej strony demokratycznej. I to jest niesamowite, bo to pokazuje modus operandi służb specjalnych wrogich Polsce. No bo trzeba założyć jakby, że mamy do czynienia po prostu ze sprawą szpiegowską. I drugi aspekt, niezwykle ważny. Niestety on dotyczy historii Polski tak naprawdę od roku 2005, a jeszcze mocniej od roku 2007. I to stało się zresztą jedną z przyczyn tragedii roku 2010. Mianowicie, jak obce służby specjalne, rosyjskie i białoruskie, wykorzystują wewnętrzny konflikt w Polsce do jego, jakby to powiedzieć, utrzymania, eskalacji. I tutaj jest bardzo ważny trzeci element. Mianowicie kwestia podatności polskich elit politycznych na właśnie te ingerencje służb specjalnych wrogich Polsce do tego, żeby wykorzystywać, czy żeby się podpiąć, nieświadomie oczywiście, pod działania, narzędzia po prostu stosowane wobec Polski przez białoruskie i rosyjskie tajne służby. To był profesor Sławomir Cenckiewicz. Panie profesorze, ja do tej diagnozy, którą przedstawił pan profesor Cenckiewicz, no dodałbym jeszcze zatrważające elementy. Mianowicie sędziowie, którzy mają z definicji, z urzędu dostęp do informacji niejawnych, no nie są z urzędu sprawdzani przez służby, przez polskie służby, no bo gdzie tam, kto by się ośmielił sędziego sprawdzać, a jeszcze nie daj Boże podsłuchiwać. A sprawdzanie między innymi na tym też polega. Panie profesorze, wychodzi z tego, że Polska jest kompletnie bezbronna. No to tylko pokazuje, z jakim procesem mamy ze strony Federacji Rosyjskiej do czynienia. To jest długofalowa strategia oddziaływania na państwo polskie. No, pamiętajmy przecież, że Putin był jako podpułkownik KGB, był szkolony i najpierw działał na obszarze rosyjskiej czy też radzieckiej opozycji, bo w pierwszym okresie jego służby był on odpowiedzialny za rozpracowywanie opozycji radzieckiej, a dopiero później w tym okresie drezdeńskim odpowiadał za wykradzanie technologii zachodnich, ale także ta siatka szpiegowska, którą wówczas tworzył, która obejmowała także Niemcy Zachodnie, to był ten element jego CV. On był specjalistą od tego typu działań i w związku z tym mieliśmy do czynienia od momentu, w którym się pojawił jako ten wybrany przez struktury KGB do tego, aby zarządzać tym, w zasadzie przejąć władzę tych siłowników nad państwem rosyjskim. On był człowiekiem, który bardzo kompetentnie przeprowadzał różnego rodzaju działania. Kiedy on się pojawiał na spotkaniu
z Donaldem Tuskiem, zresztą można dokładnie zapoznać się z tym, jak on był dobrze przygotowany do tego spotkania, jak miał rozpracowanego detalicznie Tuska, jego słabości, jego podatność na tę megalomanię, wykorzystywanie tego typu elementów, ale także elementem tego CV, tej teczki, z którą się zapoznał Putin, była doskonała świadomość słabości wobec Lecha Kaczyńskiego, wobec prezydenta. Ten element był potężnie wykorzystywany i wiemy z jakim skutkiem. No i też konsekwencje tych działań. No, przypomnijmy sobie głośną historię, dokładnie wtedy, kiedy doszło do dekonspiracji, czy też rozpracowania agenta rosyjskiego, działającego w strukturach NATO, estońskiego wysokiego funkcjonariusza Hermana Sima. Wielka afera, kwestia, która uznawana była przez NATO jako największa tego typu działalność, która przyniosła ogromne, największe skutki negatywne dla sojuszu w całej historii tej organizacji, co pokazuje skuteczność działania. A to wszystko się dzieje dokładnie w 2008 roku, a więc wówczas, kiedy reset kwitnie po stronie państwa polskiego, po stronie ekipy Donalda Tuska. I mamy wtedy też w Polsce słynną historię aktywnego działania grupy szpiegów rosyjskich, między innymi komandora Karsajewa, który łącznie z Peresunkiem, pułkownikiem Peresunkiem, no działają w sposób szokujący. No i tutaj zachowanie po naszej stronie, po stronie SKW i po stronie Tuska, po stronie ministra spraw zagranicznych, generalnie po stronie polskiego państwa jest absolutnie szokujące. Bo a czy to, jak rozumiem, można porównać tę ucieczkę pana sędziego Tomasza Szmyta z tą sprawą estońską? Bo pan sędzia Szmyt no, miał dostęp do bardzo wrażliwych informacji, bo on sądził, on rozsądzał na przykład odwołania od decyzji dotyczących dostępu do informacji niejawnych. No to jest ogromna wiedza, bardzo, bardzo interesująca. Wszystkie wywiady zresztą, nie tylko rosyjski i białoruski. Oczywiście i to jest potężne osłabienie, nie tylko w wymiarze wizerunkowym, ale także świadomość tego, że pewne procesy, które zachodziły w tym okresie, bardzo istotne, bo przecież mamy do czynienia ze szczególną rolą państwa polskiego jako kluczowego na wschodniej flance NATO. No, przypomnijmy, że Polska jest w tej chwili niemal w tej samej sytuacji, w jakiej były Niemcy zachodnie podczas zimnej wojny. A więc państwo, które na przykład uczestniczy w bardzo czułych elementach prowadzonych w tej chwili działań w tym wymiarze relacji amerykańsko-polskich, czy też w wymiarze relacji natowskich. No, chociażby program, czy też działanie na rzecz nuclear sharing, wprowadzenia Polski do tego formatu. To są bardzo czułe, bardzo wrażliwe elementy prowadzonej strategii przez państwo polskie. Wiemy, że no niestety pewne elementy, jeśli chodzi o ten bardzo ważny element naszej strategii, a więc próba wywalczenia w jednym formacie, to znaczy w formacie natowskim, czy też w formacie relacji dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi, wprowadzenie nas właśnie do tego typu projektu, to wszystko wymaga ogromnej czułości i działania poza przestrzenią publiczną, co oczywiście też nie przeszkadza w tym, aby uzyskać ogromne publiczne wsparcie dla tego typu projektu, bo to jest zawsze bardzo istotny element oddziaływania w tych grach, w tej presji w ramach sojuszników. Ale w momencie, w którym my realizujemy gigantyczny projekt zbrojeniowy, w momencie, w którym my dostajemy no, najnowocześniejsze dzieło myśli amerykańskiej, a więc taki super nowoczesny projekt spinający wszystkie elementy tarczy antyrakietowej, którą budujemy. To jest coś, czego nie mogą mieć i nie będą mieli Niemcy w tym projekcie swojej tarczy europejskiej, bo to jest rozwiązanie no, high technologiczne, jeśli chodzi o to, co Amerykanie nam proponują, czyli ten element, który ma maksymalnie doprowadzić do
ogromnej efektywności tego systemu, który zostanie zbudowany, czyli po prostu system, który będzie używał odpowiednich systemów rakietowych do niszczenia nadlatujących różnych elementów działania ze strony Federacji Rosyjskiej, a więc po prostu efektywne wykorzystywanie naszego systemu, co jest naprawdę bardzo istotne, co widzimy doskonale chociażby w przypadku ataków na terytorium Ukrainy. Otóż w tym momencie, kiedy naprawdę jesteśmy państwem o szczególnym znaczeniu, ale także tu się dokonują ogromne transfery, jeśli chodzi o systemy logistyczne, jeśli chodzi o w ogóle transfery także broni. W tym momencie, kiedy jak wiemy, kolejna gigantyczna partia sprzętu jest transferowana przez terytorium państwa polskiego, dokonana jest operacja na najwyższym szczeblu, jeśli chodzi o stronę rosyjską, żeby podważyć wiarygodność państwa polskiego, ale równocześnie przekazać bardzo wiele czytelnych sygnałów. To jest naprawdę... No, właśnie, panie profesorze, bo mamy też do czynienia z taką sytuacją, kiedy służby amerykańskie w trosce o własne interesy, ochronę własnych tajemnic, mówią, no delikatnie rzecz ujmując, że z panem duszą to nie bardzo chcemy współpracować. Pan szef służby kontrwywiadu wojskowego, pan generał Stróżyk, dawne wojskowe służby informacyjne, bo tam zaczynał swoją działalność, no nie zaprzecza, że takie w najnowszym wywiadzie, nie zaprzecza, że takie zastrzeżenia padły. To znaczy, w jakim stanie są polskie służby? No bo to skoro pozwalają uciec takiemu panu sędziemu Szmytowi, to co prawda nie jest zadanie SKW, ale no, powiem szczerze, czuję się zaniepokojony. No wystarczy zapoznać się z raportem dotyczącym, tym cząstkowym raportem dotyczącym funkcjonowania kontrwywiadu wojskowego w Polsce. Tam były jednoznaczne stwierdzenia dotyczące poszczególnych osób, czyli ten przekaz personalny był jasny, jednoznaczny, ale też pamiętajmy, że nowa ekipa startuje z bardzo silnymi akcentami, takimi, powiedziałbym, bezprecedensowymi, jeśli weźmiemy pod uwagę atmosferę i sytuację, w jakiej jesteśmy, takimi sygnałami wysłanymi do Moskwy, bardzo ciepło przyjętymi, a więc jedna to kwestia likwidacji komisji, która miała się zajmować wpływami rosyjskimi w Polsce. No, trudno sobie wyobrazić coś bardziej kuriozalnego. No, naprawdę to jest coś tak niepojętego, że to się może stawać tylko w jakiejś absolutnie innej rzeczywistości. To znaczy, no, mamy do czynienia z ekipą, która żyje w innej rzeczywistości, czyli rzeczywistości, w której ogromny wysiłek wkłada w to, żeby zamazać tą swoją historię resetu i przedstawiać siebie jako tych, którzy byli zawsze przeciwnikami zbliżenia z Rosją, ci, którzy taką twardą pozycję zajmowali w tego typu relacjach. No i mamy rzeczywiście tą historię z panem Duszą, który no, nie ulega wątpliwości, że uczestniczył też w szokującym procesie zbliżenia, ogromnego zbliżenia polskiego kontrwywiadu, no między innymi z generałem Bezmierknym, Aleksejem Bezmierknym, generałem, który był no jednym już... Pan generał Dusza, to przepraszam, panie profesorze, tutaj w środku tego zdjęcia w czapeczce z krążownika Aurora, a tutaj popijawa w kadynach, pan pułkownik Dusza tam będzie jakąś szablę wręczał. Aż po prostu niedobrze się robi, jak na to patrzę. Panie profesorze, czy tacy ludzie mogą chronić polskie interesy, te najbardziej wrażliwe? Czy oni mogą powiedzieć, że no, to było, ale teraz to jesteśmy w innych sojuszach? Trzeba sobie jasno powiedzieć, że tak samo jak w przypadku armii, tak samo w przypadku służb, służby powinny realizować wytyczne przedstawione przez państwo, przez struktury cywilne. To jest zrozumiałe, czyli jeśli dostają przyzwolenie na swoiste hasanie, no to wtedy mamy do czynienia z tego typu działaniami. No bo ja sobie naprawdę nie wyobrażam, żeby na poważnie traktować fakt,
że Polska zaczęła współpracować, czy na tym kierunku współpracy między SKW a FSB, kontrwywiadem w ramach FSB, współpracować właśnie z generałem Bezmierknym, czyli asem po stronie rosyjskiej w likwidowaniu agentury natowskiej. Myśmy współpracowali blisko. Bezmierkny miał nas To taki, zdaje się, rodzaj współpracy jak kija z plecami, mówiąc uprzejmie. Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Myślę, że to zdecydowanie dalej szło niż tylko swoiste smaganie biczem. To było rozpracowywanie wszystkich elementów kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego, w zasadzie bezpieczeństwa obywateli, no bo Bezmierkny to był as jeszcze w czasach sowieckich. To był człowiek, który przeszedł wyższą szkołę zarządzania KGB właśnie na obszarze kontrwywiadu i on był wybrany przez Putina i konsekwentnie przez ponad 15 lat od dojścia Putina do władzy realizował strategiczne interesy Federacji Rosyjskiej w tym wymiarze, który dotyczy no, bezpieczeństwa, dotyczy wielkich operacji realizowanych wówczas przez wywiad zagraniczny, ale także przez FSB, przez GRU. I Bezmierkny jako ten asów, on kilkudziesięciu rozpracował agentów, no z tych, których większość zna, to między innymi Skripal, głośna historia, 2004 rok, rozpracowanie Skripala. Panie profesorze, patrzę na zegarek, a jeszcze jedną rzecz bardzo chcę zapytać, bo właśnie w tamtym okresie, w okresie resetu, w Polsce miało miejsce zjawisko, które jest publicystycznie nazwane, że działał seryjny samobójca. Chodzi o cały szereg niewyjaśnionych śmierci albo wyjaśnionych w sposób bardzo, bardzo wątpliwy. To są głośne sprawy, takie jak śmierć generała Petelickiego, Andrzeja Lepera, ale też Grzegorza Michniewicza. Naprawdę to było kilkadziesiąt takich przypadków. Dzisiaj były prominentny działacz Platformy Obywatelskiej, pan Jacek Protasiewicz, dzisiaj już nie w Platformie, ale pisze na Twitterze, że on wszystkich tych seryjnych samobójców to on zna. Co z tego, znaczy, bo można to zlekceważyć, powiedzieć, że on tam miał alkotweet albo coś niepoważny człowiek, ale jeżeli odnieść się do tego poważnie, no to włosy dęba stają. Oczywiście, łączmy to z ucieczką rosyjskiego najprawdopodobniej agenta. To jest też mocny sygnał pokazujący, że jaka jest skala zagrożenia, jeśli ktoś zawiedzie, jeśli ktoś z agentury rosyjskiej nie będzie spełniał określonych działań. Tutaj mieliśmy do czynienia z ewidentnymi sygnałami, takim dodatkowym wsparciem dla całego tego projektu fałszowania śledztwa smoleńskiego. No, historia Grzegorza Michniewicza to jest coś samo w sobie szokującego. To jest coś absolutnie niepojętego, niezrozumiałego. Wiele na ten temat pisałem. To była osoba, która posiadała absolutnie unikalne informacje. No, między innymi te, które dotyczyły stopnia współpracy ekipy Tuska z ekipą Putina. Cały szereg różnego rodzaju spotkań w tym formacie. No i fakt, że symbolicznie, że on popełniał samobójstwo klęcząc i zaduszając się na kablu od odkurzacza, no to naprawdę to są jasne sygnały. To znaczy w tym świecie służb, sposób, w jaki ktoś jest mordowany, sposób, w jaki ktoś popełnia samobójstwo, jest bardzo jasny i jednoznaczny. Ja też przypomnę sobie przy tej okazji całą serię dziwnych samobójstw i śmierci, jakie nastąpiły podczas tej wojny, kiedy ludzie z bardzo istotnych elementów systemu putinowskiego, także ci, którzy działali na Zachodzie, popełniali spektakularne niby samobójstwa, mordując swoje rodziny, mordując swoich najbliższych, a później sami siebie zabijali rzekomo. I bardzo wiele elementów z tego scenariusza realizowanych było właśnie wówczas. No, przypomnijmy historię chociażby Eugeniusza Wróbla, to w jaki sposób doszło, makabrycznego wręcz sposobu, w jaki został uśmiercony.
czy też właśnie historia Lepera i osób z jego otoczenia, bo to nie była tylko śmierć Lepera, ale chociażby z jego bliskiej współpracownicy Róży Żarskiej. Czy... Tam w ogóle trójka adwokatów, pan mecenas pan mecenas, już zapomniałem nazwiska, no ale to trójka adwokatów no, jakoś zmarła, tak. No ale mamy też rzeczywiście no, rzecz niesamowitą. Generał Petelicki, sposób jaki popełnił samobójstwo, absolutnie jasny sygnał wysłany do wszystkich innych osób. Pamiętajmy przecież jego głośne wypowiedzi, bardzo krytyczne wobec ekipy Donalda Tuska, w tym wymiarze też aktywności wobec Rosji, działań wobec śledztwa smoleńskiego. To były przecież jasne, jednoznaczne sygnały. No i śmierć Zielonki, Stefan Zielonki, czyli człowieka, który dysponował dużą wiedzą na temat... Panie profesorze, wspomniał pan, że seryjny samobójca przeniósł się do Moskwy, tam w tamtym kierunku, niech tam zostanie i nie wraca do nas wraz z Donaldem Tuskiem, bo to niestety jest możliwe. Pan profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo, profesorze. Również serdecznie dziękuję. A państwa zapraszam na serwis informacyjny, który poprowadzi Michał Trześniewski.